Serwusik, przede mną i przed wami takie właśnie oto tranzystory, raczej dużej mocy, w obudowie TO220T przede wszystkim, jak widać tutaj produkcja CEMI, BD647, czyli Darlington. Nieokreślony mi przeze mnie producent, nie wiem co to jest za producent, również 647, zachodni w każdym bądź razie, tutaj mamy 648, to są Darlingtony, jak mówiłem. Kolejne tranzystorki o 5, BDP, 2, przepraszam, 286, jak widać. Może ostrość tak złapie, fajnie. Tu tranzystorki KD138, czyli tak naprawdę tranzystory BD138 produkcji czechosłowackiej jeszcze, Tesli. Kolejna tutaj sztuki, które przedstawiam i które gdzieś powinien mi tutaj wyostrzyć aparat, ale niestety nie wyostrzy. Dobrze, wyostrzył. 285 BDP CEMI i przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, że nie są one lutowane. Jak tutaj wyostrzy mi kamera aparat, proszę bardzo, tak zwał, to nie są one nigdy lutowane. No z małym wyjątkiem. Wyjątki są zawsze od reguły, oczywiście. A tu przede wszystkim jeden wielki miszmasz tranzystorów różnych i nie tylko tranzystorów, bo na pewno jakieś układy scalone się znajdą. Większość to jest produkcja Tesli, jakiś tranzystor ASY, produkcji Tewy, polskich zakładów półprzewodnikowych, wiadomo. Małej mocy tranzystor tutaj taki widziałem, germanowy jest. O, proszę bardzo, właśnie tutaj go pokażę. Mam nadzieję, że on wyostrzy mi aparat. To jest ASY 427 AF 427, przepraszam. Więc AF, jeśli 427, potrzebujesz i chcesz czegoś się dowiedzieć na temat naszej wspólnej pasji o audio, to zapraszam cię serdecznie do dołączenia na moją grupę na Facebooku. Wystarczy sobie tutaj w wyszukiwarce, proszę bardzo, napisać Tonsil Unitra GBL STX i inne audio, pomoc naprawa. Wystarczy, że wpiszesz Tonsil i już ci powinno wyskoczyć Unitra. Proszę, wystarczy kliknąć. O, i tutaj wszelakie informacje na temat audio. Można oczywiście dzielić się wiedzą, sprzedawać to i owo, co to jest tutaj znalazło nowych, nielutowanych tranzystorków BD902. O, Motorola produkt. Tylko szkoda, że nie ma BD911-12. Wiadomo, do naszych polskich urządzeń, wzmacniaczy małej częstotliwości lub amplitunerów. Bardzo dobre zresztą zamienniki. Przynajmniej kiedyś były, bo obecnie wiadomo, podróbka z podróbką jest podparta. Niestety, więc te tranzystory one za dużo nie wytrzymują. Jak mówiłem, jest tutaj pełno różnych różności. Można wybierać, przebierać i dobierać jak tylko się chce. Tutaj jeszcze jedna tranzystory. Przede wszystkim pytanko. Po pierwsze, chcecie kupić czy nie chcecie? Na pewno coś sprzedam. Jeśli chcecie, pisać w komentarzu. A jak nie, to również możecie zostawić komentarz, czy taki film się wam podoba, czy nie. Bo naprawdę różnych półprzewodniczków to mam bardzo dużo. Oczywiście, jak mówiłem, piszcie w komentarzu, czy upubliczniasz, czy też udostępniać takie filmy, czy wam się to podoba, czy nie. W każdym bądź razie to chyba tyle z tej strony. Taki luźniejszy film przy sobocie. Mamy 3 września dzisiaj, więc dzięki śliczne za uwagę. Trzymajcie się, narazisko i hej!